Co prawda zwycięski sparing, ale dzisiaj zespół z Kluczborka okazał się trudnym przeciwnikiem. No, trzeba przyznać, że ciekawa drużyna, drużyna z Kluczborka. Mamy za sobą ciężki tydzień, to jest nasz trzeci mikrocykl, w którym wykonaliśmy kawał ciężkiej pracy. Coś tam w nogach na pewno zostało, ale to musi być. Mieliśmy jakieś założenia taktyczne na ten mecz, mam nadzieję, że te założenia wykonaliśmy. Wygraliśmy, no liczą się te punkty zawsze w lidze później, no ale jeszcze trochę zostało do tej gry. Jak oceniasz tak konkretnie waszą grę pod kątem właśnie taktycznym i wykonywania tych zaleceń trenera? Gdzieś teraz jesteśmy właśnie w trakcie wykonywania tych założeń taktycznych. Mam nadzieję, że jeszcze dopracujemy to i będzie to jeszcze lepiej funkcjonowało. Mamy nadzieję, że w przyszłych meczach na zero z tyłu będziemy wychodzić. W drugiej połowie dzisiaj grałeś na środku obrony. Czy potrzeba chwili, czy gdzieś tam możemy się spodziewać jakichś zmian i roszad na twojej pozycji? Nie, gdzieś trzeba być trochę uniwersalnym mimo wszystko zawodnikiem, ale są to bardzo podobne pozycje. Środek obrony, środek pomocy, gdzieś podobne są założenia, trochę może się różnią, ale trzeba odnaleźć się na każdej pozycji. Czyli nie było dzisiaj problemów też z realizacją tych założeń trenera, tak? Nie, gdzieś w przeszłości też tam występowałem na tej pozycji i mam nadzieję, że nie było źle.